Ze Świnoujścia do Łowisz Bay droga nie była krótka, a po dwóch dobach albo mniej już się skończyła wódka. Dobry Jack krzyknął, siwy flak i z miejsca rzekł: a ochmistrz w telewizor wlał nie byle jakiejś i cztery pika na stół. Popielniczkę P, jakąś damę roześmianą, król się tą rytmę. Gdzieś między palcami se mnie płynie czas, czwarta ręka króla bija. No a w karcie tylko jeden as, nic poza tym nie ma. Ale nie powiem, że cię pas, może zagrają szlema. Kontra mu rzekłem, taki blef by nieco spuścił stąd. A Fred mu na to cztery trefl przywalił bez pardonu. I cztery piwka na stół, popielniczkę P, jakąś damę roześmianą, przytulimy. Gdzieś między palcami sen nie płynie czas. Co pan myśli o tym spotkaniu? Że to będzie ostatnie, bo wszystko w Polsce się kończy. Słuchaj, ja myślę, że coś się kończy, bo wszystko kiedyś musi. Jest to kawał mojego sympatycznego życia. Z miłymi ludźmi. Cieszę się, że ciebie widzę, bo jeszcze jesteś. Ale Jurek Porębunio, dzięki któremu to zrobiłem film, no tego nie ma. I raczej bym nie przypuszczał, że go nie ma. No. Myślę też, że warto, bo tych, którzy tutaj często... A mój w dwa paliuchy obtarł noc, to znaczy... Nie ma nic! I wtedy flag podnosząc głos powiedział: osiem pinków! I kiedy jeszcze cztery króle pokazał mu jak trza, no to Fred z renonsem siedem pik powiedział: nie gra flag. Zrobił poszturbotem i trzeba coś wymyśleć, żeby to wszystko można było promować. No i tak urodziła się Biesiada. Dlaczego śledziowa? Dlatego, że w tamtych czasach było nas jeszcze wielu, którzy pamiętali to piękne, wspaniałe, polskie, śledziowe rybołówstwo na Morzu Północnym. Kiedy porty były pełne tysięcy beczek, kiedy z Dalmoru samego potrafiły w ciągu dnia wyjść w Polskę, jak to się mówiło, parę tysięcy beczek gotowego, przerobionego śledzia. To se never happy. Ale co zrobić? Chociaż muszę ze smutkiem powiedzieć, że byłem nie tak dawno w porcie w Dalmorze. Oglądałem te nowe budynki i zrobiło mi się smutno. Serce się kroi. Dlatego, że ta ziemia nasiąknęła krwią, solanką i potem kobiet, które przerabiały śledzie na całej Polski. I co tam stoi dzisiaj? Stoi salon fryzjerski. Gdynia odcina się od swoich korzeni. To jest bardzo przykre. Proszę Państwa, doskonale wiemy, że śledź był wspaniałym bogactwem. Hansa rozwijała się. Polskie rybołówstwo tak samo się znakomicie rozwijało. I śledź jest smakołykiem, a jest też najprostszą potrawą dla biednych ludzi. Ale potrafił być również narzędziem tortur. Kiedy dawali solonego śledzia, nie dawali wody. Pięknie tą historię śledziową opisał Janina i Maciej Szeptowski w książce wydaną przez Morski Instytut Rybacki Zasolony Król. Parę egzemplarzy jeszcze dzisiaj będą dostępne i pan Maciej będzie je mógł Państwu przekazać. W jakim celu, to o tym powie Tomek. Proszę Państwa, śledź potrafił być również narzędziem walki politycznej. Wyobraźcie sobie, towarzyszki i towarzysze, że w latach 50. w Odrze na ścianie Bosmanatu
wisiało piękne hasło. Każdy śledź solony ponad plan, to cios wymierzony w imperializm. I co? Dzisiaj się śmiejemy, ale śledzia nadal jednym. Proszę Państwa, tu na biesiadzie zgodziliśmy się, że bez śledzia żyć się nie da. A jeżeli się da, to życie jest takie, no powiedzmy sobie uczciwie, do dupy. No. Mówiliśmy, biesiadę zaszczycali znakomici goście, zresztą tak jak i dzisiaj. Mieliśmy tutaj posłów, senatorów, ministrów, marszałków, admirałów, profesorów, ale nikogo żeśmy nie witali z imienia i z nazwiska, choć byłby najbardziej znakomitym gościem. A dlaczego? Bo wobec pana śledzia wszyscy jesteśmy równi. Pijcie piwo, wódkę, wino, jedzcie śledzie, będziemy silni jak niedźwiedzie. I co teraz, proszę Państwa? To ostatnia miesiąca. Nie. Był taki minister odpowiedzialny za rybołówstwo, który chciał mnie wyrzucić z miru. Kiedy Tomek i Waldek dowiedzieli się o tym, posłali mi natychmiast SMS-a: twoje stanowisko w Oberży i na Biesiadzie jest do końca życia. To, niestety Oberża kończy, na szczęście dla mnie, trochę wcześniej. Ale jak żyć, panie Tomaszu? Chyba pozostało mi przejść na zasiłek dla bezrobotnych. Tak i tak też chyba będzie. Ale proszę Państwa, zanim to zrobię, to chciałbym prosić Państwa o pomoc. Pomożecie Państwo? Pomożemy. No właśnie. Chciałbym również prosić Państwa, żebyście to, co powiem, nie odbierali jako kopiowanie instrukcji związanej z powitaniem wejścia prezesa na salę. Tomek! Proszę bardzo nie wnosić żadnych haseł ani nie skandować imion, bo oskarżą nas o plagiat. Proszę Państwa, to zrobimy tak. Dały nam tą przyjemność bycia razem. Byłeś animatorem tych wszystkich 17 biesiad. Organizowałeś, wysyłałeś zaproszenia. Serdecznie Ci za to wszystko dziękujemy, bo wszyscy docenialiśmy. Biesiada była kultowa. Była pewnym wyróżnieniem bycia na biesiadzie. Teraz przechodzi do historii. Chciałbym również podziękować panu Damianowi, że nas przez te 17 biesiad nie otruł, ale szykował te nasze wszystkie pyszności na parę dni przed biesiadą. I za to też dziękujemy. Dziękuję trzem, w imieniu Państwa oczywiście wszystkich, trzem muszkieterom, czyli właścicielom Oberży, Buszanowi, Waldkowi i Tomkowi i całemu zespołowi Oberży. A osobiście ja dziękuję Państwu, żeście Państwo zawsze byli cierpliwi i słuchali mojego ględzenia przez 17 razy. Powiem parę słów ode mnie, ale nie jestem takim mówcą jak Zbyszek, więc mam ściągę przygotowaną. Także witam serdecznie Państwa wszystkich. Wyjątkowy dzisiaj dzień nastał. Po pierwsze, że Zbyszek udzielił mi głosu, bo to zawsze były zasady, żeby nie wymieniać nikogo z imienia i nazwiska. No ale ten dzień jest taki, że muszę sobie niestety pozwolić na odstępstwo. Chciałem serdecznie podziękować właśnie panu komisarzowi Zbyszkowi.
należą mu się szczególne oklaski. W pierwszej kolejności za sam pomysł naszych spotkań, a później za wypracowaną formułę, jego osobiste spojrzenie na to i prowadzenie pieśni. Jest szczególna dzisiaj też okazja jeszcze raz podziękować, a teraz już bardziej formalnie, doktorowi Zbigniewowi Karnickiemu za wspaniałą pracę dla polskiego rybołówstwa. Proszę o okazję. Mam nadzieję, że wybijemy nie jeden toast za Zbyszka, ale żeby nie zabrakło, to przekażę tutaj jeszcze jedną buteleczkę do... Dziękuję. Po drugie, tak jak Zbyszek to powiedział, to już jest ostatnia biesiada. No nie klaszczemy oczywiście. Witam serdecznie nowych właścicieli obiektu, panią Grażynę i pana Mateusza Rybakowskich. Życzymy im, żeby na równi do oberży nowy obiekt zupełnie w innym, z innym przeznaczeniem działał. Z tego co wiem, to bajtle na Śląsku mówili, że do odbicia takiej beczki trzeba dobrego górnika, co to Fedrowa na przodku. Mamy takiego dzisiaj z nami, to bardzo prosimy, weźcie i odbijcie tą beczkę z charęgiem, co by mi wiedzieli, że tam Czusik jest. I o, no to jest siła. Brawo. Jest absolwentem prestiżowej szkoły morskiej w Bombaju. Pierwotnie we flocie indyjskiej, a później w niemieckiej dopływał się stopnia kapitana żeglugi wielkiej. Po zakończeniu kariery wyprowadził się do Kanady, gdzie cieszy się rodziną i dwójką szczęśliwych dzieci. Tomek. Przez 30 lat prowadził największą firmę szczędlerską w Ameryce Północnej. Przez wiele kadencji ta firma miała stałe miejsce w zarządzie ISA, International Suppliers and Services Association. Jest przyjacielem polskiego rybołówstwa, odważny w działaniu i nie wahał się dostarczyć zaopatrzenia dla naszej floty, która działała w portach Nachodki, Władywostoku, gdzie polska flota nie była specjalnie witana. Jest miłośnikiem Matiasa i śledzi tak jak my wszyscy. Ladies and gentlemen, I have a greatest pleasure to announce that Honorary Matthias 2022 goes to Bhushan Misri. And you have to prove that you are worth to be a Honorary Matthias. I have a big mouth, but not for this. Bhushan. You know why you have to drink the small vodka when you're eating herring? Because I can't stand the taste of that. No. No, because if you will not do that, the herring will be thinking that was eaten by a dog. Sorry, I can't do this. Gute. Bravo. Bravo. Proszę Państwa, ale to jeszcze nie koniec. Dzisiaj jest czas niespodzianek i kapituła honorowego Matiasa postanowiła w drodze wyjątku przyznać ostatniego Matiasa na biesiadzie śledziowej. I ten honorowy Matias idzie do kogoś, kto przez 17 biesiad nas karmił, nie otruł i był zawsze na stanowisku i tym honorowym Matiasem jest pan Damian Klein. To ja panu nałożę.
No i teraz już chcemy porządnie. A ja się obawiałem, że mu ta piękna czapka spadnie, jak będzie jadł tego śledzia. Proszę Państwa, zapraszamy do Matiasa. Cieszmy się ostatnią biesiadą. Żyjmy zdrowo i kochajmy się. Popielniczkę P, jakąś damę roześmianą król przytulił wnet. Gdzieś między palcami sennie płynie czas, czwarta ręka króla bije. No to ja mu kontra, a on migre. Ja czuję sobie pełen luz. No bo patrzcie, ja moje karty, a tam sobie leży, a tu to my proszę ciebie tuz. A tu więc strzela. Kiedy karty Fred wziął i wyłożył mu na jakiś blat, to każdy mógł zobaczyć jak siurawe szlaki. Cztery piska na stół, popielniczkę P, jakąś damę rozchełstaną król przytuli wnet. Gdzieś między palcami sennie płynie czas, czwarta ręka króla bija.